Rozpunka. Dawno, dawno temu, w odległej krainie, żyła cudowna para. Pewnego dnia kobieta przekazała mężowi dobrą wiadomość, że jest w ciąży. Jej mąż był tak zadowolony z tej nowiny, że powiedział, że zrobi dla niej wszystko. Więc pewnego dnia powiedziała mu, że tęskni za chrupiącą sałatą. Jeśli nie będę mogła zjeść tej pysznej sałaty z ogrodu naszego sąsiada, nie będę mogła odpocząć. Więc jej mąż poszedł do ogrodu sąsiada, aby spełnić życzenie żony. Ale niestety nie wiedział, że jego sąsiad to bardzo niebezpieczna czarownica o imieniu Kamila. Nikt tego nie wiedział, ale czarownica miała 150 lat. Aby wyglądać młodo, Kamila musiała dotykać tylko złotych rzeczy, więc pokryła wszystko w swoim domu złotem. Wszystkie talerze, łyżki i widelce, butelki, lampy, nawet krzesło, na którym siedziała. Wszystko było pokryte złotem. A tego wieczoru usłyszała pukanie do drzwi. To sąsiad przyszedł poprosić o sałatę dla swojej ciężarnej żony. Kamila powiedziała, że może wziąć z ogrodu tyle, ile chce. Ale pod jednym warunkiem. Jeśli twoje dziecko będzie miało złote blond włosy, wezmę je. Mężczyzna nie wiedział, co robić, ale głupio zgodził się i modlił, aby jego dziecko nie miało blond włosów. Kilka dni później jego żona urodziła piękną córeczkę. W złotych, blond włosach. Nazwali ją Rozpunka. Kamila jakoś wiedziała, że dziecko urodzi się z blond włosami. Więc zabrała dziecko rodzicom i przyprowadziła do domu. Czarownica bardzo dobrze zaopiekowała się Rozpunką. Czesała jej blond włosy, które z każdym dniem rosły dłuższe. Kamila nigdy nie chciała obcinać jej włosów, ponieważ brała długie kosmyki, gotowała je w magicznym kotle i zamieniała w złoto. Moja magia zmienia jej długie, złote włosy w złoto. Ustawiłam się na wieczność. Jupi! W głębi lasu Kamila wykorzystała swoją magię do zbudowania ogromnej, wysokiej wieży, w której uwięziona byłaby Rozpunka, gdzie jej włosy byłyby bezpieczne. Wieża nie miała nawet schodów w środku. Był tylko jeden mały pokój z jednym małym oknem. Rozpunka dorastała w tym pokoju sama przez 18 lat, z wyjątkiem wizyt Kamili. Gdy Kamila od czasu do czasu ją odwiedzała, wołała do niej z dołu. Rozpunka! 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 Opuść twoje złote włosy! Rozpunka wyciągnęła swoje długie, splecione włosy za okno, a Kamila trzymała się ich i wspięła na wieżę. Matko, dlaczego ta wieża nie ma schodów? Dlaczego nie mogę stanąć na ziemi i bawić się kwiatami i ze zwierzętami? Moja piękna, złotowłosa dziewczyno, to jedyny sposób, aby uchronić cię przed złem tego świata. Istnieje wiele niebezpiecznych zwierząt i wszelkiego rodzaju podłych stworzeń. Gdyby coś ci się stało, nie przeżyłabym tego.
Pewnego dnia Robert, przystojny książę kraju, który urodził się tego samego dnia co Roszpunka, zabrał swojego konia na przejażdżkę po lesie. Książę usłyszał śpiew w lesie i uważnie słuchał. Ten głos jest taki piękny. I podążał za dźwiękiem tajemniczego głosu, aż w końcu dotarł do dolnej części wieży, w której mieszkała Roszpunka. Kiedy śpiewała w oknie, zakochał się od pierwszego wejrzenia. Na 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 na, na 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 na. Rozejrzał się w poszukiwaniu drzwi do wieży, ale nie mógł ich znaleźć. I właśnie wtedy Kamila również przybyła do wieży. Więc książę ukrył się za krzakami, ponieważ wiedział, kim jest ta wredna wiedźma. O nie, to Kamila. To ta zła wiedźma. Co ona tu robi? Roszpunko! 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 Opuść twoje złote włosy! Roszpunka opuściła swoje długie włosy, aby Kamila mogła się wspiąć. Następnego dnia książę wrócił do wieży. Kiedy przybył, próbował naśladować głos czarownicy i zawołał do wieży. Roszpunko! Roszpunka! Opuść swoje złote włosy! Roszpunka pomyślała, że głos brzmi dziwnie, ale i tak spuściła włosy. Książę Robert szybko wspiął się na włosy, aby dowiedzieć się, kto tak pięknie śpiewał. Co za włochata wspinaczka? Roszpunka była przerażona, kiedy go zobaczyła. Kim jesteś? Jak się tu dostałeś? Jestem książę Robert. Myślałem, że możesz mieć kłopoty z powodu wiedźmy i takich tam... Jestem Roszpunka. Nie powinnam była opuszczać włosów. Moja matka mówi, że nieznajomi to niebezpieczne stworzenia. Wynoś się stąd. Nie martw się. Nie jestem niebezpieczną osobą ani stworzeniem. Po prostu usłyszałem twój piękny głos i chciałem zobaczyć, co knuje wiedźma. Więc chyba jestem tu, aby cię uratować. Słowa księcia uspokoiły serce Roszpunki i przestała się go bać. Droga Roszpunko, czy chciałabyś ze mną zejść z wieży, by powąchać kwiaty, spacerować po lesie i spotkać piękne zwierzęta? Roszpunka chciała zobaczyć życie na zewnątrz przez te wszystkie lata, więc od razu przyjęła ofertę księcia. Mam pomysł, który może pomóc nam wyjść z wieży. Kiedy nadszedł kolejny dzień, zła wiedźma Kamila przybyła do wieży i już miała zawołać Roszpunkę, kiedy zobaczyła jej długie blond włosy zwisające ze szczytu wieży. Pewnie widziała, jak nadchodzę. I opuściła włosy. Kamila zaczęła wspinać się na szczyt wieży. I wtedy usłyszała odgłosy konia. Myślała, że ktoś może być w pobliżu, ale nie zawracała sobie tym głowy i wspinała się dalej, ponieważ chciała jak najszybciej dotrzeć do Roszpunki. Kiedy przybyła do komnaty Roszpunki, była zszokowana. Roszpunki już tam nie było. Ucięła włosy i uciekła z wieży. Moje złoto! Moje złoto zniknęło! O nie! Nie! Roszpunka! Roszpunka obcięła włosy i przywiązała je do uchwytu na ścianie wieży, aby ona i książę mogli zejść razem. Kamila, sama we wieży, desperacko dotknęła obciętych włosów Roszpunki. O nie! Nie, 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 nie! To już nie działa, bo włosy są obcięte! Arr!
Włosy muszą być na głowie, aby mogły zmienić się w złoto. W międzyczasie książę Robert i Roszpunka przybyli do zamku księcia. A książę opowiedział wszystko ojcu i matce, królowi i królowej. Król powiedział, że słyszał o imieniu Roszpunka. Była to córka starego rolnika i jego żony. Więc książę natychmiast zabrał Roszpunkę do starego domu pary, która powiedziała, że zaginęło im dziecko o imieniu Roszpunka. Gdy tylko jej biedna matka i ojciec otwarli drzwi i zobaczyli Roszpunkę, natychmiast ją poznali. Moja córko, moja droga córko, znalazłaś nas! Zła wiedźma zabrała cię od nas! Minęło tyle lat, ale w końcu jesteś w domu. Jesteśmy twoją prawdziwą rodziną. Roszpunka była bardzo szczęśliwa, że spotkała swoją prawdziwą rodzinę. A jak myślisz, co się stało z Kamilą, która została we wieży bez złota? Znajdę cię, Roszpunko. Będę cię ścigać za włosy, które zamieniają się w złoto. Historia Kopciuszka. Pewnego razu w dalekiej krainie mieszkała piękna dziewczyna o imieniu Kopciuszek. Po odejściu dobrej matki Kopciuszka jej ojciec poślubił złą macochę. Zła macocha miała dwie aroganckie, zazdrosne i kłótliwe córki, dokładnie takie jak ona. Kłócące się godzinami, nawet o taki drobiazg jak szczotka do włosów. A, przestań! Powiedziałam stop! Przestań! Oddaj to! Moje, moje! Nie, nie! Pewnego dnia ojciec Kopciuszka musiał odbyć długą podróż. Zła macocha wykorzystała tę okazję i kazała wykonywać ciężkie prace w domu biednemu Kopciuszkowi. Sprzątanie całego domu, noszenie drewna do kominka i przygotowywanie posiłków zajmowało cały czas Kopciuszka. Mimo ciężkiej pracy Kopciuszka, zła macocha i jej córki były okrutne i dumne. Kopciuszek jest brudny, nie pozwól jej jeść z nami w tym samym pokoju. Nie pozwól jej spać w naszym pokoju, mamy koszmary. Kopciuszku, słyszałeś co mówią moje piękne córki. Idź i znajdź sobie miejsce do spania na poddaszu. Biedny Kopciuszek usiadła w zakurzonym starym pokoju na poddaszu. Z małego okna spoglądała w dół na ogród. I od czasu do czasu rozmawiała ze śnieżnobiałym gołębiem. Cześć, słodki gołąbku. Po pewnym czasie, podczas sprzątania pokoju na poddaszu, Kopciuszek spotkał dwie małe myszy. Kim jesteście, mali przyjaciele? Cześć, jestem Czedar. A ja jestem Mozzarella. A ja jestem Kopciuszek. Wy, myszki, lubicie jeść sery, prawda? Przygotuję dla was pyszny posiłek. Tak! Głodujemy! Nie byliśmy w stanie wejść do kuchni przez cały dzień. Tam na dole jest wredny, włochaty, przerażający potwór. Ten paskudny kot Papu. Jutro z samego rana przygotuję dla was pyszne śniadanie. Następnego ranka Kopciuszek po cichu udał się do kuchni. Wredny kot, Papu, czekał w kuchni, przed maleńką dziurą w ścianie, by upolować Czedara i Mozzarellę. Kopciuszek po cichu wziął kilka kawałków sera i udał się na strych. Ale wtedy córki złej macochy ją nakryły. Co trzymasz w dłoni? I gdzie ty z tym idziesz? To tylko ser na śniadanie. Mamo, Kopciuszek kradnie nasze jedzenie. Kradnie? Nigdy niczego bym nie ukradła. Złodziejka i kłamczucha, jaka zła dziewczyna.
Małe myszy zeszły na dół i zaczęły biegać po kuchni, aby przestraszyć złe siostry. A! O nie! Mysz! A! O nie! Mysz! W domu jest mysz! Mamo! Boję się! Nie jedna mysz, tylko dwie! A! Zła macocha miała właśnie złapać myszy, kiedy nagle rozległo się pukanie do drzwi. Przybył królewski posłaniec. Witam. Jego majestat książę urządza wielki bal na zamku jutro wieczorem. Wszystkie młode damy z całego kraju są na niego zaproszone. Gdy tylko usłyszały o wielkim balu, Izabel i Kassandra pobiegły z ogromnym podekscytowaniem do swoich pokoi i zaczęły wybierać sukienki na ten ważny wieczór. Również zła macocha chciała, aby jej córki wyglądały pięknie, więc złe przyrodnie siostry zmusiły Kopciuszka do przygotowania dla nich pięknych balowych sukni. Nadszedł następny dzień. Kopciuszek był bardzo zmęczony. Jej mali przyjaciele próbowali ją obudzić. Kopciuszku, obudź się, obudź się! Musisz iść na bal! Ale ja nawet nie mam sukni. Jedyna suknia, którą mam, jest brudna. Zamknij oczy, Kopciuszku. Mamy dla ciebie niespodziankę. Jej mali przyjaciele zabrali Kopciuszka na środek pokoju. Biały gołąb dziobem odsłonił zasłonę. Ta-da! Nie mogę w to uwierzyć. Suknia wygląda niesamowicie. Kopciuszek założyła nową suknię, ułożyła włosy i w końcu zeszła na dół. Ale jej złe przyrodnie siostry zobaczyły Kopciuszka i szalały z zazdrości. Zła macocha nie chciała, żeby Kopciuszek poszedł na bal, gdy zobaczyła, że jest ładniejsza niż jej własne córki. Wrzuciła miskę fasoli do kominka w salonie i kazała Kopciuszkowi ją pozbierać. Jeśli możesz zebrać fasolę z popiołów i włożyć ją z powrotem do miski w ciągu 5 minut, możesz iść z nami na bal. Kopciuszek tak bardzo chciał iść na bal, że zaczęła zbierać fasolę. Jej mali przyjaciele widzieli jej sytuację i przyszli z pomocą. W ciągu 5 minut zebrali wszystkie ziarna i włożyli je z powrotem do miski. Kopciuszek pobiegł do złej macochy, która już wychodziła, i pokazała jej pełną miskę. Zła macocha wciąż nie chciała, aby Kopciuszek poszedł na bal, więc tym razem wykorzystała brudną sukienkę Kopciuszka jako wymówkę. Zostawiła więc Kopciuszka w domu i poszła na bal z córkami. Biedny Kopciuszek był bardzo smutny. Usiadła w ogrodzie i płakała. Płakała tuż pod drzewem orzechowym, które jej matka posadziła dawno temu. I właśnie wtedy drzewo orzechowe zaczęło się trząść i świecić, a przed Kopciuszkiem pojawiła się piękna wróżka. Nazywam się Liabel i jestem tutaj, aby ci pomóc. Nie smuć się, pójdziesz też na ten bal. Ale jak mam tam dotrzeć? Zostaw to mnie! Potrzebuję tylko dyni. Inne rzeczy, których potrzebuję, są już tutaj. Kopciuszek wrócił, trzymając w rękach dynię. Wróżka Liabel zaczęła machać magiczną różdżką i zamieniła dynię w piękną karocę. Myszy w bardzo ładne konie. I gołębia w dobrze ubranego woźnicę. Kopciuszek nie mógł uwierzyć własnym oczom. Ale jak? Jak to zrobiłaś, Liabel? Wróżka ponownie machnęła swoją magiczną różdżką i ubrała Kopciuszka w piękną niebieską suknię. Na jej stopach pojawiły się błyszczące szklane pantofelki. Teraz wyglądam jak księżniczka. Dziękuję, Liabel.
Teraz czas iść na bal! Pospiesz się! Wróżka ostrzegła Kopciuszka, zanim ta udała się na bal. Ale nie zapomnij, musisz wrócić o północy. W przeciwnym razie magia zniknie i wszystko będzie takie, jakie było wcześniej. Kopciuszek uważnie wysłuchał wróżki i wreszcie udał się do zamku. Karoca z dyni zatrzymała się przed wielkim zamkiem. Kopciuszek ze swoim oszałamiającym pięknem weszła do zamku. Goście na balu zobaczyli Kopciuszka i zastanawiali się, kim była ta piękna młoda dama. Ani zła macocha, ani jej córki nie zdawały sobie sprawy, że ta piękna dziewczyna to Kopciuszek. Książę Leo ruszył w stronę Kopciuszka i zakochał się od pierwszego wejrzenia. Piękna młoda damo, czy mogę prosić o taniec? Kopciuszek był zahipnotyzowany magicznym tańcem z księciem Leo. Tak bardzo, że zapomniała o czasie. Kiedy zegar miał właśnie wybić północ, przypomniała sobie ostrzeżenie wróżki. Musisz wrócić o północy, albo... Kopciuszek opuściła księcia i szybko wybiegła z zamku. Dokąd idziesz? Nie znam nawet twojego imienia. Kopciuszek pobiegła po schodach zamku i nagle zgubiła jeden ze szklanych pantofelków. Niestety nie zdążyła wrócić i go zabrać, więc jak najszybciej pobiegła do karocy i odjechała. Znajdźcie piękną właścicielkę zagubionego pantofla. W razie potrzeby każda dziewczyna w kraju go przymierzy. Zaraz po północy wszystko stało się takie, jakie było wcześniej. Kopciuszek wróciła do swojego pokoju na poddaszu. Pomyślała o magicznej nocy z księciem Leo i zdała sobie sprawę, że się zakochała. Ale wydawało się niemożliwe, żeby książę rozpoznał ją w jej starych, brudnych ubraniach. Czas minął, a książę zbudował ogromną rezydencję obok zamku, w której umieścił cenny szklany pantofelek. Wszystkie młode dziewczyny mieszkające w tym kraju odwiedziły to miejsce, aby przymierzyć pantofelek. Nawet zła macocha i jej córki odwiedziły słynną rezydencję, ale nie zabrały ze sobą Kopciuszka. Zostań w domu! To niemożliwe, że but należy do ciebie! Racja! But będzie pasował Kasandrze albo mnie! Ale ja również jestem młodą dziewczyną mieszkającą w tym kraju. Mam również prawo go przymierzyć! Zła macocha nawet nie słuchała Kopciuszka. Zamknęła ją w domu i wyszła z córkami. Oczywiście szklany pantofel nie pasował ani do stóp Kasandry, ani do Izabel. Jeśli spróbuję jeszcze trochę, myślę, że będzie pasować. W nocy, kiedy światła rezydencji zgasły, Kopciuszek wydostała się z domu dzięki mozzarelli i cheddarowi. Przybyła do królewskiej rezydencji i podeszła do błyszczącego szklanego pantofelka. Gdy miała właśnie przymierzyć but, książę Leo wszedł do rezydencji. Przestań, nie ruszaj się. Zniszczysz but. Nie, nie, nie. To mój but. Pasuje mi idealnie. Ona mówi prawdę. Ona jest Kopciuszkiem. Kopciuszek odważnie założyła pantofelek przed księciem Leo. Książę zdał sobie sprawę, że but ty pasuje idealnie tej nocy.
Kopciuszkowi. Ty jesteś piękną dziewczyną, z którą tańczyłem tej nocy. Czy mogę poznać twoje imię? Nazywam się Kopciuszek, wasza wysokość. Wyjdziesz za mnie, Kopciuszku? Kopciuszek ze szczęściem powiedziała tak, ponieważ była zakochana w księciu. Pobrali się w wielkim zamku i żyli długo i szczęśliwie.